Kochani, na gorąco lecę z częścią drugą. Ja to nagrywam w środę, natomiast wy to zobaczycie w czwartek. Na pewno zobaczycie w czwartek, dlatego że dzisiaj dodaje się, jak ten film oglądacie, to inaczej. Jak nagrywam ten film, to właśnie w tym momencie dodają się nasze zabawy z trampoliny. Także wy już będziecie po tym odcinku, natomiast trampolina jest jeszcze niezłożona. Żal mi, no czekam do samego końca, chyba jak będzie deszcz padał, wiatr wiał i tak dalej, będę trampolinę, bo jeszcze się może troszkę na niej pobawimy. Na tej trampolinie dużo fajnych zabaw, tylko musi być to pod kontrolą osób starszych, kochani, żeby nic się nikomu złego nie stało. Jedziemy, kochani, z kolejnymi przesyłeczkami. Druga część. Patrzę tutaj, kochani, to jest... Kurczę, wychodzi, że z września, z Częstochowy przesyłka, możliwe. W każdym razie Michałku S. z Poraja. Witamy serdecznie. Poraj, ja miałem okazję być w tej miejscowości. Pozdrawialiśmy kiedyś na odcinku Poraj, to koło Częstochowy. Pamiętam, jadąc tam samochodem, słuchajcie, w każdej jednej wiosce robili choinki sztuczne. Dla mnie to było niesamowite, słuchajcie, bo wszyscy produkowali sztuczne choinki. Aż tak myślę sobie, że to chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie się produkuje choinki, skoro tyle, słuchajcie, tyle rodzin jest w stanie zapewnić byt dzięki choinkom. I super, muszą to robić naprawdę dobrze. Także tamta okolica mocno słynie ze sztucznych choinek. W Poraju byłem dwa razy. Raz byliśmy po auto, raz byliśmy... Halo, Nuna! Nie podoba mi się to! Słyszycie ten krzyk? Jest to coś dziwnego. Kudłaty się robi, szef, nerwus i tak dalej. Będę chciał jakoś temu zaradzić. Natomiast przeraża mnie ten krzyk jego. Jak coś troszkę nie po nosie i tak dalej. Za to jest jeszcze jedna fajna wiadomość. Przepięknie kopię piłę. Przepięknie. Powiem wam szczerze, ma takiego gniota, ma takie uderzenie i lgnie do piły. Cieszy mnie to bardzo, bo ja nie chcę naciskać. Broń Boże. Słuchajcie, Nadia chodzi na piłę bardziej jako ogólnorozwojowe zajęcie. Tam biegają, ganiają berki, zrywają ogonki i tak dalej. Ma 6 lat. Butek w jej wieku zaczynał, ale już kopał dosyć mocno, bo dużo czasu poświęcaliśmy. Z Musią poświęcaliśmy mniej. Także czy Musia będzie grała, czy nie, nie wiemy. Ale dobrze się tam bawi i o to chodzi. I jest ogólnorozwojowa, rusza się dużo i to jest piękne. Natomiast to, że kudłaty przełamał się do piły, to super, dlatego że, kochani, chciałem, żeby tak było, ale nie chciałem, broń Boże, naciskać. Nigdy go, ale będą karty, super. Powiem ci, rozumiesz, Michałku, będą karty. Będą karty, zacznie się dziać w naszym albumie. Czyli w poprzednim odcinku wam o tym mówiłem, a teraz się zadziało. Najpierw sobie to poobieram, a potem będziemy, kochani, tu jest część trzecia. Czyli to jest część trzecia. To jest część trzecia. To jest część trzecia. Ale wiecie co? Nie gniewaj się. Zamienię kolejności. To zrobię jako część trzecią, dobra? Dlatego, że zobaczcie. Od Michałka mamy tak. Bazóweczki. Bazóweczki, bazóweczki, bazóweczki. Zobaczymy, fajna ilość kart wpadła bazowych. Być może uzupełnimy te, które nam tam brakuje. Nam jeszcze kilka sztuk dosłownie brakuje z tej edycji. Ok, teraz kolejna. Patrzcie, bazóweczki, bazóweczki, bazóweczki. Lecę szybciutko, żebyście widzieli. Korona, Legia, Zabrze, Zabrze, Piast, Wisełka, Wisełka, Leszek, Polonia. Słuchajcie, Czotra, który teraz kopie dla Zagłębia. Kokoszka, Brzyski w Warszawie, jest Baszczyński. No, ta Polonia mocna się rozeszła po całej lidze. Kupę osób skorzystało na ich gradacji. Jak pamiętacie, spadli z jakiejś tam malwersacji na dół. No i, ale idą już szybko do góry i życzymy jak najszybciej powrotu do Ekstraklasy, bo to klub z klasą. No, jakby nie było, tam się tniecie Legia, Polonia i tak dalej, ale tradycje trzeba szanować. Witam serdecznie, mam na imię Michał. Prosiłbym o z Brazylii Dante i tak dalej. Dobra, pozdrawiam rodzinkę Szabłowskich. Też Cię gorąco pozdrawiamy. Natomiast Michał, teraz przechodzimy do fajnych kart. I teraz, kochani, zacznę od tej strony. Bo tak, Piech Limitka to jest jeszcze, powiedzmy, karta, która chodzi. Okashi też, słuchajcie, Kucharczyk też. Ale już się zaczyna na przykład tak, piękny Budić na bramkę. Szkoda tylko, że rogi troszkę na pół okrągło, ale na przykład już Stanio jest idealnie piękny. Mamy, słuchajcie, z gwiazdę Tonewa. Mamy Sokołowskiego gwiazdę. Jego chyba nam brakowało. Odłożę i sprawdzę na gorąco jeszcze na filmie. Wukowicz. Jest, słuchajcie, Kaczmarek. Jest Radowicz gwiazda.
Mamy, słuchajcie, ulubieńca Sobolewskiego. Mamy, kochani, Kazimierczaka Gwiazdy. Trafiony Murawski z bokiem. Niestety jego los pod tymi nożyczkami już była tego. Nie pójdzie taka karta. Nie damy jej nigdzie nikomu dalej, ani do nas też nie trafi. No, trafiło się, Michałku, trudno. Jest Sebastian Mila, jest Wukowicz na limicie, jest Nowak, jest, słuchajcie, Piech jako gwiazda jeszcze ruchu, jest Traore jako gwiazda i, kochani, uwaga, Dawid Nowak mistrz, nie za wiele tych kart u nas, także cieszy nas bardzo. Dawid Nowak mistrz, pięknie, uwaga. No, Liuboja gwiazda, no to powiedzmy jeszcze mamy w albumie, ale, kochani, Davida Szernas jako mistrz. Powiem wam tak, cieszę się bardzo z tej karty. Dawidowi nic nie pomniejszamy, kochani, z jego zasług. Natomiast myślę, że mistrz, Szernas jako mistrz na tej karcie, to mocno podkolorowana sprawa. Szernas był najlepiej opłacanym zawodnikiem Zagłębia Lubin, z najmniejszą ilością występów na Murawie. W chwili obecnej zdaje się biega gdzieś w pierwszoligowym Stomilu Olsztyn. Gdzieś tam w każdym bądź razie na północy. Może idzie mu lepiej. Słuchajcie, mało sportowo się prowadził. Mieliśmy taki epizod gdzieś tam w Pradze. Podpadł też między innymi. W każdym bądź razie gdzieś próbował Turcji i tak dalej. Ja wielkim entuzjastą jego talentu nie byłem. O ile w reprezentacji mu się fajnie grało i bramy strzelał, o tyle w Zagłębie już żadnej większej furory nie zrobił. Poza tym, że finansową na pewno. Był bardzo dobrze opłacanym zawodnikiem. Według mnie za bardzo, jak na te umiejętności, które pokazał. Może inaczej, umiejętności miała. Dlaczego nie pokazał, nie mam pojęcia. Ale mamy mistrza Szernasa z Zagłębia. I Marcin Żewłakow mistrz. Kochani, pusto się zrobiło. Po mistrzowemu idę z tymi trzema mistrzami do kamery. Musicie to zobaczyć, kochani, bo to nieczęsto się trafia, że mamy takie piękne karty u siebie. Zobaczcie. Mamy trzech pięknych mistrzów. Okej. Okay. A ja teraz chciałem wziąć tylko na gorąco, słuchajcie, swój albumik 12-13. Tutaj jeszcze, jak pamiętacie, mam autograf z Zawiszy Bydgoszcz Vasconcelosa, tak? Natomiast co chciałem zrobić? Aha, Sokołowskiego sprawdzić, bo chyba Sokołowskiego, kochani, nie mieliśmy. Czy ja dobrze? No, nie, mieliśmy Sokoła. To innych nie mieliśmy. Na pewno nie mieliśmy tych top mistrzów, bo w naszym albumie, słuchajcie, od strony top mistrzów to mamy właśnie Sokołowskiego. A nie, że Żewłakow będzie powtóreczka. A myślałem, że nie, kochani. No mamy dwóch, ale nie mamy Szernasa i nie mamy Nowaka z Bełchatowa. Także to wszystko trafi do naszego albumu. Tutaj ogólnie mamy jeszcze spore pustki. W bazówkach też coś tam troszkę brakuje. Po tym zrobię króciutki odcinek, pokażę, co nam brakuje. Dobra? W trzeciej części będzie na ten temat. Także, Michał, jeszcze raz ci pięknie dziękuję za wymianę. Oczywiście odeślemy tobie karty. Proszę o kontakt na FB. Dlaczego na FB, kochani? Bo ja nie umiem na YouTube odpisywać wam na wasze PW i tak dalej. Mamy młodą minutkę, dlatego lecimy z jeszcze kolejną przesyłeczką. Kochani, w tym momencie patrzę tak. Tu jest 6 października. Tu nie widzę daty, ale na to weźmiemy oddzielny odcinek, bo duża paczka. Natomiast tu jest o 24 września, kochani. Patrzcie, jaka wysyłka stara. Dariusz N. z Rudy Śląskiej. Dareczku, to już na pewno ponad miesiąc. Dziękujemy ci za wyrozumiałość, za to, że cierpliwie czekałeś na swoją kolejkę. Natomiast, kochani, was przybywa. Wy nawet nie wiecie, ilu z was na razie odmawiam wymian. Proszę o to, żebyście za tydzień, za dwa. Dlatego, że my tego nie przerobimy. Ja musiałbym tu cały czas siedzieć, kochani, otwierać i nagrywać. Musiałbym mieć jeszcze jednego sadka, który będzie mi pomagał robić wymiany, bo Gutek jest jeszcze na to za mały. Natomiast chcę rozpocząć Gutek sam, samodzielnie zbierać edycję 14-15. My prawie w ogóle z tej edycji nie mamy kart, bo nie mam kiedy za tym chodzić. Natomiast, kochani, powiem wam tak, że no nie mam kiedy za tym chodzić. No. Dzisiaj nam żona kupi dwa Brawo, bo w Brawo są karty i limitki. Kto jeszcze nie zdążył, niech leci, może jeszcze kupi. Są dwie limitowane karty, czy jedna limitowana i saszetka, już nie wiem, bo dzwoniła do mnie żona. My wzięliśmy sobie dwie takie gazetki, jedną dla Gutka, drugą dla mnie. Jak zwykle standardowo zrobimy po jedyneczek. I w tym momencie, kochani, przygotowałem sobie do otwarcia wysyłkę.
Ten niestety musi trafić tutaj dla kudłacza. Tutaj mamy list i od listu rozpoczniemy. Przypominam tylko, że Dariusz N. jest z Rudy Śląskiej. Co, Pysiu? Nowe karty wpadły? Szczęśliwa? I to są nowe. Nowe? Nie miałaś powtórek? Nie. Super. W tym takim pudełeczku. Czyli jeszcze raz pięknie dziękujemy. W poprzednim odcinku otwieraliśmy Nusi karty od Kuby. Witam całą rodzinkę Szabłowskich. Liczyłbym bardzo na wymianę, ponieważ bardzo mi zależy na uzbieraniu kolekcji Champions League 13-14 i Brazylii. Pomożemy. Można by było także dorzucić z Ekstraklasy. Reszta to są, kochani, informacje, jakich kart brakuje. Na koniec jest jeszcze tak. Dziękuję serdecznie za dojście do tego momentu. Pozdrawiam najmocniej Gutka, Nadię, Kudłatego, nie zapominając oczywiście o panu i pańskiej żonie. Dzięki, Dariuszu. Z klasą, elegancko, przejrzyście. Darusi, zajmuję się twoją paką. I przepraszam, że tak późno, ale kochani, naprawdę musicie wybaczyć. Jeżeli komuś się bardziej z wymianą spieszy, sugeruję drobne zakupy z naszej kolekcji, wtedy otwieramy to szybciej. Na przykład saszetki z 14-15. Jeszcze troszkę mamy swoich. No tu jest gorąco, dawaj buziora i tatusia ci z kartami. Kochani, no jak pięknie się... Zacząłem od gratisa. Och, może nie od tej strony, co trzeba, ale od gratisa. Nic. Jakiś liścik, nieważne. Nie czytamy takich rzeczy. Słuchajcie. Jest Marcin Kamiński, jest Przyorowski Sebastian, jest Jączyk, jest Ventura, jest Głowacki, Zieliński. No dostaliśmy znowu piękne na UNESCO. Dostaliśmy znowu, słuchajcie, nie, Tusiu, na razie nie, bo się zrobi bałagan. Słuchajcie, mamy, dziękujemy za gratisi. Czekaj, powolutku, bo ja muszę czytać. To jest, zostawcie na koniec, Misiu. Zostawcie na koniec, bo tu widziałem się tłusto zrobiło. Tu macie gratis i mieszanka. Czyli w tym momencie, słuchajcie, lecimy jeszcze z jednym gratisem. Jak już otworzyłem gratisy, to od gratisów zaczniemy. Słuchajcie, gratisy z 12-13. Piękny stan bazowy. Pięknie dbasz o karty, Darku, muszę ci powiedzieć. Coś pięknego. Każda kuje. Pokaż. Takie karty, zobacz. Kuje, nie? Takie karty są super. Takie karty naprawdę przyjemnie się w rękę bierze. Nie trafiłem za trzy. Pogorszyło się z celnością u tatusia. Ale za to dzisiaj na meczu dam z siebie wszystko. Dzisiaj gramy mecz, przypominam wam, słuchajcie, dzisiaj, czyli w środę. To jest również gratis. Nie, tam to jest wymianka. Teraz siadło. Zobaczcie, i znowu ekstra klasa. Jest Kokoszka, jest Magiera. Słuchaj, skąd masz karty w takim stanie? Może ty masz jeszcze dojście do saszetek z tej edycji? Bardzo chcemy. Niesamowite, słuchajcie. Duszan Kuciak. No zobacz, jakie to karty są, Misiu. One są wyjęte prosto z paczki. Bajcz, Banaś. To czuć, ta karta jest taka... Ach... Demian, Krzycki. Coś pięknego. Piękne karty, piękne gratisy. Bardzo ci dziękujemy. A teraz przechodzimy do wymianki. Teraz przechodzimy do wymianki. I teraz tak, tu mamy miszmasz, czyli mamy tak, zobaczcie. Tu jest edycja 14-15. Czyli mamy bazowe karty z 14-15. Tu mamy, słuchajcie, Weidenfellera, CSKA, Chelsea, CSKA, Galatasaray. Słuchaj, powiem ci tylko jedną rzecz, Dareczku. Ja nie wiem, czy ja znajdę dla ciebie karty, te, które potrzebujesz w takim stanie. Ty je masz prosto z saszetki. Natomiast u nas się trafiają różne karty, dlatego że jeżeli ja otwieram karty, to one są w takim samym stanie. Ale jeżeli one do nas trafiają z wymiany, już jest różnie. Kochani, jest ekspert Q, ekspert Cole, ekspert Berneta i ekspert Chuyo. Ja to już widać. No tak, tak. Otwierasz na To jest na koniec. Weź swoje łóżko to. A teraz otwieramy na koniec to, co mieliśmy po... Ojeju, ale będzie pusto, ale się będzie działo. Uwaga, ciach, nie trafiłem do kosza. Słuchajcie, no dobra. Zaczynamy od pięknego topmastera, słuchajcie, naszego lewego. Ciach. I teraz się zaczyna, kochani. Hadis Sefrowicz, Szwajcar. Jeszcze raz zapraszamy na mecz do Wrocławia. Będziemy na pewno na sektorze rodzinnym. Słuchajcie, jest Lee Chu-Jung, czyli w tym momencie mamy, słuchajcie, Japonię. Piękna karta Prism. Obi Michael, piękna karta Prism. Kurczę, jak ja bym chciał tą kolekcję kiedyś nazbierać. Może się uda, jeżeli mówię, u kogoś z was są karty i nie liczycie na wymianę Prism za Prism, to bardzo prosimy, bo nie mamy na wymianę Prism. Nie kupowaliśmy saszetek, była to dla nas zabawa za droga, nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie. Chcielibyśmy bardzo, natomiast było to poza naszym zasięgiem. Giuseppe Rossi, piękna karta. Giuseppe, pizza Giuseppe
Pablo Osvaldo, piękna karta. Słuchajcie, Bugujera, piękna. Wszystkie te karty są piękne. Figuli, Zalgeli, Jack Wilshere. No te karty piękną technologią są zrobione. Kostas Mitroglou i Giorgio Karagounis. Słuchajcie, ja zrobię tak, że pokażę Wam te wszystkie karty tutaj troszkę na takim zbliżeniu, bo robi to naprawdę wrażenie. No, tyle prizm naraz nie dostaliśmy nigdy od nikogo, także powiem Ci, że zaskoczyłeś nas strasznie. Przyjdzie Gutek, będzie się tutaj podniecał, jeszcze raz ekscytował. Zobaczcie, kochani, jaka piękna mieszanka prizm. Rozmarzyłem się przez chwilę. Fajnie by było taką kolekcję mieć. Kochani, 15 minuta, kończymy drugi odcinek. Pożegnaj się, Tuśka. Ja teraz uzupełnię album, słuchajcie, nasz z 12-13 i za momencik zrobimy trzecią część, pokażemy Wam ten album i otworzymy jeszcze jakąś paczuszkę. Do zobaczenia.